Farming Simulator 22 ma już ponad jeden rok. W tym czasie dostaliśmy mnóstwo darmowych oraz płatnych dodatków i wiele błędów zostało usuniętych. Dzisiaj natomiast zapraszam Was na odcinek, w którym pokażę Wam 15 rzeczy, które w tym farmingu zostało zrobione po prostu źle. Będzie to konstruktywna krytyka, nie mam zamiaru oczywiście naśmiewać się z tej gry, ale chcę wskazać potencjalne minusy. Moi drodzy, zaczynamy sobie od mapki Last Silver Run, jest to oficjalna mapka z Platinum DLC, dlatego że stoję tutaj przed najbardziej opłacalną uprawą w Farmingu 22. Tak, to nie są żadne buraki ani nic takiego, tylko to jest ruda żelaza. To właśnie ruda żelaza, a w konsekwencji przeróbka tego na metal jest najbardziej opłacalną uprawą w Farmingu 22. Uważam, że farming cierpi na bardzo duży problem związany z niewłaściwym balansem różnych rzeczy i na przykład niesamowicie drogie jest tutaj produkowanie metalu, a bardzo tanie, praktycznie wręcz nieopłacalna jest na przykład hodowla koni. Jeśli chodzi o to mrugające coś, to również jest to, moi drodzy, moim zdaniem duża niedoróbka, bo po prostu trawa czy inne drzewa potrafią mrugać. Na to akurat jest rozwiązanie, ponieważ można sobie usunąć shader cache i wtedy wszystko wróci do normy. Niestety tylko na chwilę. Numer 2. Błąd na mapie Last Silver Run związany ze zwrotnicą. Jak już pokazywałem wam to wcześniej oraz mówiłem, że nie jestem specem od kolejnictwa, tak zobaczcie, ta zwrotnica jest ustawiona źle i to bardzo źle. Moim zdaniem jest to duża niedoróbka i Giants powinien to naprawić. Niestety, ale przy tak ustawionej zwrotnicy pociąg powinien jechać prosto, a jedzie w lewo. Numer 3. Latające konie. Po pierwsze, zobaczcie sobie, co się stanie, gdy ja podejdę koniem do płotu. Ten koń po prostu przez ten płot przejdzie, jakby nigdy nic. Dodatkowo, przez ponad rok od premiery gry, czekajcie, muszę tylko teraz wycelować, popatrzcie, co się stanie. O! Jeżeli wejdziecie sobie jeden koń w drugi, to po prostu możecie sobie tymi końmi latać. No przecież to jest absurd, co się tutaj dzieje. Pamiętajcie, ta gra ma już ponad rok, a ten błąd nadal nie został naprawiony. Co prawda, przyznam szczerze, jest on dość zabawny. Latające konie w farmingu. Tak to, moi drodzy, działa. Numer 4. Puste mapy, na których nie dzieje się nic. Jest to w gruncie rzeczy bolączka wszystkich farmingów, natomiast to, co się dzieje tutaj, czyli w Farmingu 22, moim zdaniem przechodzi już ludzkie pojęcie. Popatrzcie tylko, jestem sobie blisko mojego gospodarstwa, to jest normalne gospodarstwo na mapie Elm Creek, wychodzę sobie na drogę, która ma 4 pasy ruchu, no i co? Jedzie samochód, moi drodzy, jedzie pierwszy samochód, to jest normalnie chyba jakieś święto. Czekajcie, wyjdę na środek drogi i ja go po prostu zatrzymam. Na tych drogach nie dzieje się praktycznie nic, ilość samochodów jest praktycznie bliska zeru. Oczywiście żadni ludzie tutaj nie chodzą i moim zdaniem jest to po prostu mega słabe. Bardzo bym sobie życzył, gdyby tutaj jeździły chociaż jakiekolwiek pojazdy rolnicze, że bardzo bym chciał, żeby ci wirtualni rolnicy po prostu od czasu do czasu zrobili coś na polu, ale jeżeli nawet to nie jest możliwe, to żeby chociaż ktokolwiek tutaj chodził, ruszał się, jeździł, cokolwiek. Przecież tu nie ma nic. Chodzę sobie po środku niczego. Kurde, może to jest Teksas i dlatego. Kolejnym problemem są pancerne pojazdy. Moi drodzy, jadę teraz 9-tonową ciężarówką. Serio, zobaczcie, jak będzie wyglądać kolizja z samochodem. No przecież ja się odbiłem. Serio, naprawdę nie dało się tego zrobić trochę lepiej i ja rozumiem, że w farmingu nigdy czegoś takiego nie było, gdyby tak właśnie było, ale moi drodzy, w farmingu 11 mieliśmy samochody, które daliśmy radę przestawiać, a teraz tego nie ma. Nie wiem, co za tym idzie, nie wiem, co za tym tak naprawdę stoi, ale uważam, że jest to mega słaba rzecz. Wjeżdżając w samochód, ja się odbijam, a samochód jest normalnie pancerny. Słabo to wygląda trochę. Numer 6. Pracownicy, którzy jeżdżą po wodzie. Wyślij pracownika do celu. To jest świetna funkcja, która zadebiutowała w Farmingu 22. Niestety, po roku od premiery, ta funkcja nadal nie jest do końca dopracowana. Na mapie Last Silver Run, która jest przecież oficjalnym dodatkiem do tej gry, jest taka sytuacja, że pracownik nie jest w stanie wjechać na jeden most, tylko go po prostu objeżdża przez bajorko. Swoją drogą uważam, że wygląda to mega słabo. Na szczęście pracownik nie klinuje się tam, tylko po prostu przejeżdża. Tym niemniej, zamiast wybrać prostą drogę przez most, jedzie sobie przez bajorko. A skoro już mówimy o tej jeździe, to zobaczcie, co się dzieje z kurzem. Ten pracownik jedzie po jeziorze, a jednocześnie spod jego kół wydobywane są tumany kurzu. No przecież to jest jakiś absurd.
Chyba, że ja się nie znam i potraficie jechać na przykład po wodzie i jednocześnie kurzyć za swoim pojazdem, ale wtedy chcę to zobaczyć. Numer 8. Światła przenikające przez budynki. Zobaczcie, moi drodzy, tylko na to, popatrzcie. Stoi sobie tutaj kombajn, on sobie ładnie świeci, tu mamy ścianę, a tu za ścianą, moi drodzy, dalej wszystko jest oświetlone, mimo tego, że z tej strony już nie. No, zaraz. To w końcu jest ta ściana, czy ona jest przeźroczysta? Dziwne. No dobrze, ale zobaczmy sobie w takim razie, jak wygląda to z drugiej strony tego budynku. Zobaczcie tylko tutaj. Mamy dalej wszystko oświetlone. Moim zdaniem jest to bardzo duży bug, który powinien zostać dość szybko naprawiony. No, skoro jest ściana, to przez tą ścianę nie powinniśmy móc po prostu tak sobie przeświecić. Słabo. Numer 9. Brak możliwości wejścia do budynków. Jest to dla mnie chyba najbardziej zaskakująca rzecz w Farmingu 22, bo przecież kolejne farmingi powinny wprowadzać jakieś nowości, a już na pewno nie zabierać istniejących funkcji. W Farmingu 19 mogliśmy sobie do takiego domku wejść, zwiedzić go i wyspać się na łóżku, a w Farmingu 22 możemy co najwyżej przespać się tutaj na werandzie, wejdziemy sobie i tutaj mamy możliwość snu. Uważam, że jest to bardzo duża niedoróbka, dlatego że po prostu nie jesteśmy w stanie wejść do takiego budynku. Trochę szkoda, tym bardziej, że w 19 bez żadnego kłopotu dało się to zrobić. No dobrze, niby nie możemy wchodzić do budynków, ale czy na pewno, moi drodzy, popatrzcie tylko na to. Właśnie sobie wlazłem do remizy, oczywiście od takiej dziwnej strony tak wygląda remiza od środka. To jest, moi drodzy, błąd, który nie został naprawiony od ponad roku. Jestem na podstawowej mapce, moi drodzy, Elm Creek i właśnie wszedłem sobie tutaj do remizy do środka. Przed chwilą pokazywałem wam budynek, do którego oczywiście wejść nie mogę, mimo tego, że rozum nakazuje, że tak powinno być, a tu się okazuje, że do tej remizy jestem w stanie wejść przez zamknięte drzwi. Myślałem, że ten błąd zostanie naprawiony bardzo szybko po premierze gry. Okazuje się, że po ponad roku nadal remizę od środka bez najmniejszego kłopotu można sobie zwiedzać. Uważam, że kolejny strzał w stopę Giants zaliczyło, projektując znaki drogowe. Część znaków, jak widzicie, możemy sobie przewrócić, co jest realistyczne. Natomiast są znaki, których ruszyć w żaden sposób się nie da. Ja widzę, że tutaj jest naprawdę duży, metalowy słupek, na którym ten znak jest przytwierdzony, ale no kurczę, czy jeżeli ja nawet uderzyłbym, powiedzmy, rozpędzoną ciężarówką w taki oto znak drogowy, który na oko jest drewniany, bo tak mi się to wydaje, to czy ja go nie powinienem być w stanie złamać albo cokolwiek? Może się czepiam, może to są jakieś nieistotne szczegóły, ale kurde, no moim zdaniem to jest po prostu mega słabe, że część znaków drogowych możemy sobie przewracać, a przez część nie jesteśmy w stanie przejechać, tylko odbijamy się normalnie, niczym jakaś piłeczka ping-pongowa. No troszkę słabo. I popatrzcie na przykład tutaj, akurat jesteśmy w stanie na przykład przewrócić sobie taką oto, popatrzcie, skrzynkę na listy. Super, dokładnie tak to powinno wyglądać. Nawet zobaczcie, ja tutaj ułamałem tą skrzynkę na listy. Jest kawałek, ja ją złamałem, świetnie. To dlaczego nie jestem w stanie złamać tamtych znaków drogowych? Kolejnym problemem są pracownicy, którzy nie są w stanie zrobić bel. Moim zdaniem jest to mega słabe, dlatego że po prostu zajmuje to dużo czasu. Bardzo bym chciał, żeby w kolejnym farmingu, jeżeli taki wyjdzie oczywiście, pracownicy mogli już belować nasze pola. Tym bardziej, że w małym farmingu, czyli w farmingach na telefon, taka funkcja już od kilku lat się znajduje. Popatrzcie teraz. Popatrzcie tylko na to. Jadę sobie przez pole i niszczę uprawy. Oczywiście, jest to bardzo fajna, realistyczna funkcja, zdaję sobie sprawę z tego, że większość graczy ją jednak wyłącza, tym niemniej chcę zwrócić uwagę na coś innego. Jeżeli pole jest moje, to mogę zniszczyć uprawy, natomiast jeżeli pole nie należy do mnie, to już w magiczny sposób nie jestem w stanie tych upraw niszczyć. Zobaczcie, ja mam cały czas włączone niszczenie upraw, wjadę sobie teraz na pole sąsiada i nie jestem w stanie nic tutaj po prostu zniszczyć. Uważam, że jest to mega słabe, naprawdę fajnie by było, żeby tutaj można było te pola również sąsiadowi niszczyć. Oczywiście zjeżdżam z pola i dostaję potem odpowiednią karę, tak żeby mi się odechciało. Ale jednak, żeby była taka możliwość. Naprawdę, gdyby takie coś zostało dodane, ta gra, uważam, dużo bardziej zyskałaby na realności. Przedostatnia bolączka farminga na dzisiaj to jest, moi drodzy, przenikanie się tekstur. Zobaczcie tylko na to. Jadę sobie tutaj traktorkiem z przyczepką i wjechałem w krzaki. Krzaki przerastają przez przyczepkę. Kurczę, szkoda, że te krzaki po prostu się nie wyginają w jakiś sposób, tylko one przenikają mi przez przyczepkę. Moim zdaniem jest to rzecz,
która nie powinna już tak właśnie wyglądać, tylko nieco inaczej. Część krzaków ma animację, część nie. No i to też jest dziwne, dlaczego część może tak sobie ładnie się zachowywać, a część krzaków po prostu bezczelnie przerasta mi przez moją przyczepkę. I ostatnia ciekawostka na dziś. Płoty, które wcale płotem nie są. Zobaczcie, na przykład na mapie Erlengrad mamy takie słupki, płoty, które jednocześnie płotami nie są. Uważam, że jeżeli Giants robi coś takiego, to naprawdę ten płotek powinien być płotem i mieć punkty kolizyjne. Okazuje się, że ich nie ma i możemy sobie bezkarnie przez takie płotki przejeżdżać, co po prostu wygląda słabo. O ile w farmingu 19 byłem w stanie jeszcze to zrozumieć, ponieważ był to starszy farming i można było powiedzieć, że Giants po prostu tego nie zdążył dopracować, o tyle teraz uważam, że to po prostu tutaj źle wygląda. Ja wiem, że chodzi o to, żeby to ładnie wyglądało tutaj na zdjęciach, że jest taka droga w takim klimacie, ale kurde, dlaczego tutaj po prostu mogę sobie bezkarnie przez to przejeżdżać? Żeby było ciekawiej, dokładnie takie samo rozwiązanie zostało zastosowane, moi drodzy, w Platinum DLC, więc to już jest co najmniej trzecie wydanie właśnie czegoś takiego od Giantsa. Mam nadzieję, że nigdy więcej czegoś takiego w farmingu nie zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, co was denerwuje, co wy uważacie, że powinno zostać poprawione w tej grze, a jeśli tak, to w jaki sposób? Zamierzam tutaj zrobić kolejny materiał, oczywiście krytykując konstruktywnie, a nie naśmiewając się. Uważam, że farming mimo wszystko jest bardzo dobrą grą, w którą można się świetnie bawić. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie i nie zapomnijcie obejrzeć moich również innych filmów. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!